bardzo miły akcent na rozpoczęcie, ale nim to zrobię bardzo oficjalnie, zapraszam zespół tańca ludowego Diabas do wykonania Poloneza.
tańca ludowego. Ja was Zdrawska Wysockiego. Absolutnie. Z filmu Pan Tadeusz tańczyła Aurelia i Kamil. Wielkie brawa dla nich. I teraz proszę jeszcze raz o nasz hymn festiwalowy, bo w kamieniu jest festiwal. Dla naszej melodyjki podobało się to do tych, co są u nas pierwszy raz. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na jubileuszowym 20. Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim imieniem pana Jana Iwaszczyszyna. Wielkie brawo! Tam do góry posyłamy, a tu na ziemi do zwykłych rzeczy przechodzimy. A mianowicie organizatorami naszego festiwalu jest niezmiennie od paru lat Kamieński Dom Kultury na czele z panem dyrektorem Stanisławem Motyką, jego wspaniałymi ludźmi, którzy dzisiaj od świtu i wczoraj do nocy ciężko pracowali, abyśmy mogli dzisiaj się spotkać. Współorganizatorami festiwalu właśnie brawa, brawa dla nich. Pan dyrektor na pewno się pojawi, czeka, żeby was uściskać, bo się bardzo za wami stęsknił. Współorganizatorem naszego festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Brawa! Urząd Miasta i Gminy Kamień Pomorski. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, oddział w Kamieniu Pomorskim. Ryby Zubowicz. I Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Kamieniu Pomorskim. Brawa, brawa, ciągle będziemy bić tu brawa. A teraz, moi drodzy, ważniejsze jeszcze osoby, ponieważ sponsorzy są zawsze mile widziani i dla nich mam nadzieję, że nie poskąpicie braw. Sponsorami naszego festiwalu w tym roku jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, pan burmistrz Kamienia Pomorskiego. Wiecie, o tą nagrodę dzisiaj walczymy. Pan burmistrz ma w kieszeni odpowiednią kwotę, którą jutro przekaże jakiemuś zespołowi. Następnym sponsorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim. Tartak Stolarnia Pan Gbut Waldemar Panek. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamieniu Pomorskim. Swoje ostatnie emerytury i renty oddali, żeby tu się dobrze działo. Przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe Panex, pana Panka, Centrum Ogrodnicze Raj Ewy, Ewa i Stanisław Kuziemko, piekarnia, ciastkarnia pani Ewy i pani Grażyny i Wiesława Żelek. I Graver Art Bartłomieja Madońskiego. To są nasi sponsorzy. Wielkie brawa dla nich! Patronami medialnymi naszej imprezy jest Radio Zachód, lokalny dwutygodnik Pomorzanin, portale internetowe i kamień ZK.pl, Pomorski 24, Echo Kamienia, Infoludek.pl, Kamieńskie Info i Międzyzdroje.com. Zbiorowe oklaski, bardzo dziękuję. Moja lista była dosyć długa, mogłaby być dłuższa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się nowi sponsorzy. A teraz na scenę zapraszam gospodarza naszej gminy, pana Stanisława Kuryło,
Witam również pana starostę Kamieńskiego Józefa Malca. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, pana Jacka Goluzdę. O ile jest gdzieś w pobliżu. Witam również radnych przybyłych na naszą imprezę. Mam nadzieję, że uczestniczą również w tym naszym pięknym, jak ja to mówię, ludowym spotkaniu. I przede wszystkim bardzo gorąco witam rodzinę pana Jana Iwaszczyszyna w osobie pani Heleny Iwaszczyszyn i pana Mirosława i Sławomira Iwaszczyszyn. Jeśli są obecni, bardzo serdecznie ich witam i zapraszam na scenę pani Halino, pani Heleno, proszę na scenę. Jest to 20 jubileuszowy, a za sprawą małżonka pani Heleny rozbudził w nas, w tych osobach lubiących muzykę ludową, chęć tworzenia i żeby to zostało w naszych sercach. Idzie już pani Helena. Bardzo proszę jeszcze o brawa. A przede wszystkim witam was, kochane moje zespoły. Przyjechało was w tym roku bardzo dużo i mam nadzieję, że wytrzymacie te dwa dni. A panie Józefie, proszę, zapraszam również. Ukrył się pan starosta. Bardzo będzie nam miło, że wejdzie pan w progi festiwalowe. Czy ja dobrze poznaję? Chyba dobrze widzę pana Józefa Malca. Z małżonką niech podeprze. A panie przewodniczący rady, panie Jacku, jak sobie pozwolę, tak... Czy jest pan obecny? To też zapraszam. Będzie nam raźniej na scenie, a nie mnie, tylko tutaj wiatr spódnicę do góry podwiewa. Muszę wam zdradzić, że dzisiaj wstążki przy bluzce zawiązał mi osobiście pan burmistrz. Powiem, że nie szło mu na początku dobrze, bo mnie na pęk zawiązał. Później mnie odwiązał i już zawiązał kokardkę tak, jak się wiąże sznurówki. Przeszkolenie było, to tak na marginesie, żeby było weselej, nie tak poważnie. No moi drodzy, pora przedstawić najważniejsze tu osoby, które będą dzisiaj oceniały nasze występy, naszych zespołów, które tu przyjechały. Przede wszystkim naszą komisję szanowną, którą przewodniczącym jest pan profesor doktor habilitowany pan Bogdan Matławski. Kulturoznawca, etnolog, etnomuzykolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej. Niesamowicie dużo określeń, ale pan profesor to wszystko się nauczył i bez problemu powie, ja mam niestety problemy, ale może z czasem to innie będzie prościej. Członkami komisji naszej jest również pani profesor doktor habilitowana pani Mirosława Kozłowska, Zakład Wiedzy o Kulturze, Instytut Filologii Polskiej w Szczecinie. Również witam bardzo serdecznie panią magister Beatę Urbanowicz, nasz ekspert od śpiewu choralnego, dyrygent, instruktor i autorka programów i projektów muzycznych. Pani, która wie, jak stanąć i jak zaśpiewać. I witam bardzo serdecznie pana Kazimierza Millera, również znawca folkloru, etnomuzykolog, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych. Zna wszystkie zespoły od podszewki. Można w nocy obudzić i wie, skąd przyjechali. I naszym również jurorem, który jest związany niesamowicie z naszym festiwalem, jest pan Donat Winkowski. Redaktor, dziennikarz działu kultury Radia Zachód, Zielona Góra. Zobaczcie, jakie brawa. Wszystkie zespoły go znają, ponieważ prowadzi audycję w Radio Zachód. Donata Swojskie Klimaty, Ziemia i Pieśń, Na Swojską Nutę, Muzyczne Tradycje i Ludowy Zachód. I nie wiem, czy to już jest koniec, czy jeszcze trwa. Na pewno w zanadrzu ma pomysły na nowe audycje. Przedstawiłam szanowne jury i moi drodzy, główną nagrodę Grand Prix Festiwalu
ufundował pan burmistrz Kamienia Pomorskiego, a statuetkę Mikołajka Nadmorskiego z brązu została ufundowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim. Wielkie brawa! Moi drodzy, no ja zawsze muszę się na początku nagadać, ale to taka jest rola prowadzącego. Musicie wszystko wiedzieć. Musicie wiedzieć o tym, że macie obiady od 13 do 17 w ośrodku rehabilitacyjnym przy ulicy Gancarskiej. W sprawie bonów zgłaszacie się do tego namiotu z logo gminy. Tam wszelkie informacje zostaną wam udzielone. Będzie wieczorem biesiada, kiełbaski i ziemniaczki będą dla zespołów. Mam nadzieję, że dotrwacie. Zapisujcie się na wieczorną biesiadę u pani Ani, żebyście mogli po części konkursowej pośpiewać jeszcze dzisiaj do wieczora. Na scenę również poproszę członków, przedstawicieli zespołu Diabas, tańca ludowego Diabas, żeby przybyli na scenę w tym momencie. To chwilę potrwa. Znajdą się tutaj. Moi drodzy, dla was jest dzisiaj szczególna chwila. Otworzyliście ten festiwal nie bez przypadku, bo czeka was niespodzianka. Także zapraszam przedstawicieli zespołu Diabas, zespołu tańca ludowego. A teraz oddaję głos gospodarzowi naszej gminy, panu burmistrzowi. Dzień dobry Państwu. Droga małżonko, panie starosto, panie przewodniczący, panie dyrektorze, pani prowadząca, drogie jury, a przede wszystkim wy, drodzy uczestnicy 20. jubileuszowego przeglądu Festiwalu Kultury Współczesnej. W imieniu władz samorządowych, w imieniu mieszkańców ziemi kamieńskiej jest mi niezmiernie miło i z wielką radością chciałbym was powitać na festiwalu imienia Jana Iwaszczyszyna. Witam was bardzo serdecznie w Kamieniu Pomorskim. To już 20 lat. Z krótką przerwą na organizację festiwalu w sąsiedniej miejscowości Wolin. Ten festiwal to w szczególności zasługa nieobecnego wśród nas świętej pamięci Jana Iwaszczyszyna. Jestem przekonany, że patrzy na nas z góry i podziwia talenty wszystkich wykonawców uczestniczących w każdej edycji festiwalowej. Chciałbym już dziś zachęcić Państwa do uczestnictwa w kolejnym, 21. festiwalu, który odbędzie się, i tu mówię z pełną stanowczością, ponieważ dotarły do mnie pewne informacje, że to jest po raz ostatni. Chciałbym to zdecydowanie zanegować. Dziś zapraszam już Państwa na 21. Festiwal do Kamienia Pomorskiego. Chciałbym bardzo, aby Państwa obecność, Państwa udział na tyle rozweselił naszych mieszkańców, aby z wielką radością powitali Państwa ponownie za rok. Chciałbym również, Szanowni Państwo, podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji 20. festiwalu. Organizatorom, sponsorom, ludziom dobrej woli. Ludziom, dzięki której ta impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych i festiwalowych, nie tylko w Kamieniu Pomorskim, ale na Pomorzu Zachodnim, została zrealizowana. Wielkie brawa i podziękowania. Tradycją już jest, ale cieszę się z tego ogromnie, że pozwolę sobie za chwilę wręczyć klucz
do bram naszego miasta i oddać nasze miasto w Państwa ręce. Dlatego też zapraszam na scenę. No, zespół Diabas. Moi drodzy, zespół. Ten zespół, który tańczył, ale niestety nie możemy go znaleźć. Po prostu poszli się przebrać. Diabas! Wołajmy głośno! Może gdzieś są na molo. Czy kto widział, czy kto słyszał? Jednym słowem, panie burmistrzu, udało się. Władzy pan nie odda. Pozwólcie państwo, że przekażę ten klucz prowadzącej. A prowadząca, myślę, że w niedalekim czasie przekaże go odpowiedniemu zespołowi. Zastanowić. Oddaję pani w ręce władzę miejską. Dziękuję. Dziękuję bardzo i nie wiem, czy będę miała ochotę, żeby Diabasowi oddać. Moi drodzy, klucz do miasta. Na pewno się przyda. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie otworzyć oficjalnie 20. Festiwal Kultury Współczesnej na terenie Kamienia Pomorskiego, na terenie Pomorza Zachodniopomorskiego uważam za rozpoczęty. Wielkie, wielkie brawa! Bardzo dziękujemy, że państwo... Nie, melodyjka leci, jasne, nie dziękujemy, czekamy. Panie dyrektorze... Thank you.